W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli, walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przez nim dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Dziewiętnastego stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Cały proces likwidacji Armii Krajowej z uwagi na masowy charakter również licznych baz trwał przez cały 1945 rok. Większość żołnierzy Armii Krajowej z obwodu Kamień, powiatu Mińsk-Mazowiecki, ujawniła się we wrześniu 1945 roku. Później następowały również kasowanie, likwidowanie dawnych magazynów broni, tak, żeby nie dostały się w ręce komunistów. 11 grudnia 1945 roku kapitan Tadeusz Kuryłek otrzymał jeden z ostatnich rozkazów. Pod Celestynowem miał zlikwidować tajny magazyn broni Armii Krajowej. Trzeba wykopać i zabezpieczyć ten broń. Wiesz, jutro idziemy pod Celestynów. Weź furmankę i powiadom kogo trzeba. O której? O 5 wieczorem, pod lasem. Dobra. Cześć. Niemców nie ma, ale za to są Ruscy. Nie wiadomo co gorsze. Znowu aresztowali naszych. Ponoć wysłali ich na Sybir. Może na Sybir, a może do świętego Piotra. Znikają ludzie. Ale za to ruskich coraz więcej. Szkopy odeszli, przyszli bolszewicy. Żeby tylko nie uczyli dzieci po stalinowsku. A wy dokąd? My po części do motoru. Jedźcie swoją drogą, nie ma czego tu szukać. Niech jadą, jeszcze ich dorwiemy.
W okresie po referendum ludowym, które odbyło się 30 czerwca 1946 roku, władze komunistyczne przystąpiły do rozprawy z opozycją. Ofiarami tej akcji stali się byli żołnierze Armii Krajowej, żołnierze wyklęci, członkowie ruchu oporu przeciwko narzuconej władzy komunistycznej, ale również działacze związani z opozycją, Polskim Stronnictwem Ludowym. Wzywaliście, towarzyszu. Wejdzie, trzeba zrobić pokazany proces. Nie są z nami, mają się bać. Zwłaszcza przed wyborami. Co robicie? Macie tam jakiś bandytów u siebie pod kluczem? Teraz to nie. Ale mamy kilku takich. Rok temu zaleźli nam za wschodę. Akowcy. I jeden z PSL-u jest. Znasz to ktoś. Mogą być. To ma być proces na cały powiat. Grudzień 1946 to również okres kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Wybory do Sejmu odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Władzom komunistycznym zależało, aby sądzeni bandyci z Armii Krajowej powiązać również z PSL-em w celu osłabienia tej partii, która najbardziej zagrażała komunistom. Kim byli główni oskarżeni? Tadeusz Kuryłek, porucznik piechoty w okresie okupacji niemieckiej, żołnierz Armii Krajowej, dowodził plutonem w ośrodku drugim pod ośrodku Sienica. Z zawodu nauczyciel. Jego brat Stanisław Kuryłek, rolnik, żonaty, w momencie wykonania kary śmierci miał lat 26 w stopniu szeregowca. Bolesław Duszczyk, rolnik, mieszkaniec Drożdżówki, lat 26. W momencie aresztowania pełnił również funkcję skarbnika zarządu gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sienicy. Warto zaznaczyć, że Tadeusz Kuryłek w momencie ujawnienia się jako żołnierza Armii Krajowej otrzymał awans na kapitana. Również został oznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi. Ciekawe, co teraz będą mają. No
szybko go wpuścili. Stanisław Kurek? Tak, to ja. Na co chodzi? Pójdziecie z nami. Dlaczego? Gdzie go tak gracie? A gdzie jest mój drugi syn? Dlaczego? Brata już mamy. Gdzie go tak gracie? Staś! Panie panowie, gdzie go tak gracie? Jest. Dobrze będzie. Jako bliski sąsiad Bolesława Duszczyka byłem kilka razy świadkiem odławy na jego osobę. Ale jakoś udawało mu się zbiec. Były przypadki, że nawet strzelano za nim. Ale uciekał do lasu i uratował się. To działo się kilka razy. Natomiast w roku 1946, w grudniu, to były wówczas, rozpoczynały się ferie zimowe. Tak to w ten czas było. Inny układ był ferii szkolnych. I ja wracałem z Sienicy ze szkoły i wówczas to by mogło się dziać gdzieś po południu. I wówczas z drogi prowadzącej do zabudowań Bolesława Duszczyka wyjechał samochód ze znakami radzieckimi. No i ja patrzę, jak skręcili w szosę, bo ja zaraz skręcałem w drogę do domu w Polnot. Tak niedaleko, wreszcie to 50 metrów, a zabudowania Duszczyka były gdzieś 200 metrów od tej szosy, która dzisiaj się nazywa 802. I ja spojrzałem, co jest i zauważyłem właśnie, że Bolesław Duszczyk siedział w budzie i przy nim siedzieli cywile, ale siedzieli również NKWDziści. NKWDziści mieli opaski ze znakami cywilicy NKWD. No i zaraz się dowiedziałem i w domu, że była obława i że Duszczyka aresztowali. No i tego samego dnia aresztowali i Kurynków. Ty bandyto, nic nie powiesz? Nie wiesz? Nie pamiętasz? Mówka. A może nie chcesz? Nie wiem. Wyśpiewasz wszystko. Panowie, nic nie wiem. Wyśpiewasz tu wszystko, tu nie tak. No. Jak ty. Ale po co ci to? Młody jesteś. Ale rozumiesz? Młody jesteś. Życie przed tobą. Powiedz, gdzie jest ta broń, to się wypuściło. Ale mówiłem, to nie jest nasza broń. Do cholery jasny, gadaj! Ale nie lubię. Kawał dobrej roboty.
teraz i władza budowa sprawiedliwej wysądzi. Zdrowia! Oskarżeni przeszli okrutne śledztwo. Przeciwko nim aparat wymiaru zebrał nawet fałszywe dowody. Cały proces odbył się ze złamaniem nawet ówczesnego prawa. Oskarżeni nie mogli się w pełni sami bronić. W zasadzie wyrok został przesądzony. Co żeście zrobili swoimi synami? Stasiu, Stasiu! Oskarżeni wstać! Oskarżeni! Kurołek Tadeusz! Kurenek Stanisław, Duszczyk Bolesław, Andreas Czesław, Szostak Władysław. Oskarża się was o to, że działając wspólnie dopuściliście się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy organu państwowego, a mianowicie Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej przy użyciu broni palnej. W wyniku czego zabici zostali funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Stefan Wieczorek i funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej Stanisław Rosłaniec. A ponadto na skutek gwałtownej napaści ze strony oskarżonego Bolesława Duszczyka wspólnie z Władysławem Kulką raniony został w głowę i rozbrojony komendant posterunku MO Kołbieli Kazimierz Żurawski. Nikogo nie zabiliśmy. Czego nie ma żadnych świadków? Ma też komendanta MO. Zaświadczy, nikogo nie zabiliśmy. Broń złożona tutaj służyła oskarżonym, aby dokonać zbrodniczego procederu i akcji terrorystyczno-rabunkowej. Tą bronią zabiliście ludzi! Nie broń! Ta broń jest nasza prywatna. To jest broń Armii Krajowej. Do większości się nie przyznajemy. Tadek, trzymaj się! Nikogo nie zabijaliśmy! Na nikogo nie napadaliśmy! Bez uznania przechowaliście broń palną! Przyznaliście się do tego! Powtarzam, to jest broń Armii Krajowej. Pan miał nas bronić. Właściwie po której stronie pan jest? Oskarżeni wstać! Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 31 grudnia 1946 roku. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na rozprawie na sesji wyjazdowej w Mińsko-Mazowieckim w składzie major Dytryk Mieczysław jako przewodniczący, porucznik Eisenbach Julian jako ławny, chorąży Lis Antoni jako ławny, z udziałem porucznik Pawłowicz Marii jako protokulanta, w obecności oskarżyciela majora Rechnika Zenona i obrońcy z urzędu porucznika Wasilewskiego Czesława, rozpoznawszy sprawę w trybie doraźnym, kierując się przepisami artykułu 3, paragraf 240, paragraf 245 do paragrafu 247 KWPK uzna Kurylka Tadeusza, syna Feliksa, Kurylka Stanisława, syna Feliksa i Duszczyka Bolesława, syna Aleksandra, winny w zarzucanych im czynach. A karę śmierci.
praw politycznych i obywatelskich, praw kolorowych na zawsze. Nie! Oraz wypadek całego majątku wskazanych. Andreasa Czesława, syna Franciszka, uznaje winnym i wskazuje na karę więzienia dożywotniego. Praw politycznych i obywatelskich, praw honorowych na zawsze. Oraz na przypadek całego majątku. Szostaka Władysława, syna Michała, uznaje winnym i wskazuje na karę więzienia przez lat 10. Utratą praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na przeciąg lat 5. Wyrok jest prawomocny z dniem 3 stycznia 1900. Warszawska 161. W latach 1944-1956 mieścił się tu Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Po tym okresie mieściła się siedziba Komendy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. W tym obiekcie w latach 40. byli więzieni, torturowani, przesłuchiwani, a także na terenie tego obiektu również ginęli żołnierze Armii Krajowej. W tym obiekcie również byli torturowani Tadeusz i Stanisław Kurykowie i Bolesław Duszczyk. Wojskowe sądy rejonowe działały błyskawicznie, czego przykładem jest proces pokazowy w Mińsku Mazowieckim. Jednego dnia zapadało orzeczenie, zatwierdzano wyrok i również wykonywano wyrok śmierci. Tu dokonały się ostatnie chwile ich życia. Mimo że wyrok miał być uprawomocniony 3 stycznia i do tego okresu skazani mogli się odwołać i prosić o łaskę do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, nie dane im to było. Pismo towarzysza Bieruta. Może cię łaskawi. Ale to jest i z Bieruta. Od południa czeka na nich dół. I grabasz. Ściągaj buty! Nie będą ci już potrzebne. Żołnierze Armii Krajowej, których nazwiska widnieją na tej tablicy, zostali zrehabilitowani orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu w Siedlcach, drugi wydział karny, jako to, że działali na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Orzeczenia Wojskowego Sądu Rejonowego z 1946 roku tym samym zostały unieważnione jako to, że naruszali one prawo.
nie przeprowadzono wówczas żadnego dowodu rzeczowego. Od razu z góry było wiadomo, że ci ludzie muszą być straceni jako przeciwnicy ustroju, który wówczas wprowadzano. W tym samym obiekcie, w którym widzimy za plecami, odbywały się kolejne sądy. Między innymi 7 stycznia Wojskowy Sąd Rejonowy skazał członków Grupy Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonej przez Wisa. Wydano wówczas 2 wyroki śmierci, wśród nich był Stanisław Wypustek, żołnierz NSZ-u, ale również syn znanego samorządowca oraz działacza PSL-u przedwojennego Feliksa Wypustka. To świadczy, że te represje, które były wymierzone przeciwko tym osobom, o której mówimy, nie tylko dotknęły byłych żołnierzy Armii Krajowej, ale również środowisko polityczne przeciwne władzy komunistycznej. Tak, w tym procesie między innymi na karę śmierci został skazany brat stryjeczny mojej żony, Jurek Lechnio z Tyborowa. Tylko on w tym, to też była ciekawa historia, on w tym czasie był w wojsku w Bieszczadach. I kiedy tutaj zapadł wyrok, to UB pojechało po niego, żeby go stamtąd zabrać. Ale wojsko nie bardzo lubiło władzy ludowej. I pułkownik nie wydał go. Nie oddał. Powiedział, że jest w wojsku, że jest doskonałym żołnierzem, że prawda, walczą tam z bandami UPA wtedy. I pułkownik napisał list do prezydenta Bolesława Bieruta o ułaskawienie. I Bierut zamienił mu karę na dożywot. Na którym? Niech pan opowiadał. Byłem na tym, gdzie był Miron, na Stankowiźnie on mieszkał. I potem był Grabek, pamiętam. I było 5 albo 8. No i wszyscy dostali bardzo wysokie kary więzienia. Także tam 1 czy 2 kary śmierci. Ale za co to było? Za jakie winy byli sądzeni? No byli sądzeni za to, że nie złożyli broni, a działali już po wyzwoleniu. Miron Bogusz. Bogusz i Grabek, to pamiętam te nazwiska. A ich było chyba 8. I to było Bałtyku. Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego jednak za swoje zbrodnie nie ponieśli odpowiedzialności. Zwolnił ich z tego czas i śmierć. Ja osobiście wniosłem wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, wniosek o przeprowadzenie dochodzenia i pociągnięcie do odpowiedzialności zbrodniarzy. Okazało się jednak, że w wyniku przeprowadzonego dochodzenia sędziowie sądzący Bolesława Duszczyka, braci Kuryłków, już nie żyją.